byłem zniewolony przez alkohol, przez hazard, przez zdrubstwa, przez wszystkie inne złe rzeczy, których się wstydzę nawet mówić, byłem złym człowiekiem. Bez nadziei, bez żadnej nadziei na lepsze życie. Nie miałem nadziei, kochani, ale nim do tego doszło, wspomnę pokrótce, nie za ciągle, za dużo zajmować czasu. Kochani, urodziłem się w górach po Szawnicy, pięknej miejscowości. Byłem w bardzo wielodzietnej rodzinie. Był nas 7 braci, 4 siostry, 11 w górach. Ojciec pracował w lesie, jako gajowy. Powiem wam, zaznałem na samym początku swojego życia trochę biedy, ale dużo miłości od rodziców. Nie mogę powiedzieć, że moi rodzice byli złymi ludźmi. Byli dobrymi ludźmi, wychowali mnie dobrze, chcieli mnie wychować na dobrego człowieka, jak i moich braci, moje siostry kochani. Byliśmy z rodziny katolickiej, jako dziecko do kościoła, prawie 6 kilometrów, niedziela w niedzielę. Pilnowała tego babcia. I tak to nasze życie przebiegało. Radość, dzieciństwo miałem dobre. Ojciec mój nie pił czasu do czasu. Gdzieś tam przy wielkich okazjach jakiś kieliszek wypił. Ale nie przypominam sobie, żebym ojca widział przewracającego się, pijanego i złorzeczonego mojej mamie. Był dobrym człowiekiem, jak i moja mama. Jak i moi babcia, mój dziadek zmarł wcześnie. Tak się toczyło to życie. Ale ojciec, widząc, że jest nas duża gromadka, ciężko to wszystko wyżywić, wychować na owe czasy. Więc do Krakowa kupił gospodarstwo, przeprowadziliśmy się. 1967 roku, ja wtedy miałem 15 lat, skończył szkołę podstawową i moim planem było iść do liceum pedagogicznego, zdałem egzamin, ale z racji tego, że ojciec kupił gospodarstwo, trzeba było na nim pracować, byłem najstarszy, więc cały ciężar padł na moje plecy, na moje młodzieńcze lata, praca na gospodarstwie. I tak, kochani, po pewnym czasie, widząc, że nic dobrego mi nie czeka w domu, chałupka, wtedy na Śląsku otwierały się wszelkie możliwości dla młodych ludzi. Wyjechałem na Śląsk w 1968 roku. Skończyłem najpierw szkołę budowlaną, zacząłem pracę, następnie się uczyłem dalej, następnie byłem pracę w kopalni i pracując uczyłem się. Mogę powiedzieć, powodziło mi się nieźle. Miałem bardzo dobre zarobki, dobrałem się stanowisk. Zabrakło najważniejsza rzecz w moim życiu. Zabrakło Boga. Przez co zaczęło się wkradać w moje życie na początku alkohol w małych ilościach. Wszyscy pili, gdy chciał cośkolwiek ktoś załatwić. To wszystko się załatwiało za alkohol. A ja z racji, będąc na stanowisku kierowniczym, miałem tego alkoholu pod dostatkiem. On docierał do mnie, do pracy, z pracy, do domu. W międzyczasie byłem
żonatą, czyli lepsi. Żona siedzi tutaj. Bardzo nam się dobrze wiodło. Mieliśmy się dobrze, mieszkanie, dwóch synów. Bardzo było dobrze. Ale tak jak mówię, brakło w tym wszystkim. Brakło Boga. Oddaliłem się od Boga. Ponad 200 tysięcy zadłużenia bez odsetek.
widzieli, tylko o nim przychodzili do mnie, przed komorników. Pojechałem do Tośka na odbiór. Nie po to, żeby się cokolwiek z sobą robić, żeby cośkolwiek robić, leczyć czy cokolwiek, tylko żeby usunąć się z żony. Zaraz zostawiłem z potwornymi długami, z potwornym ciężarem. Żadnych bliskich osób.
tkwic, drugi biedę. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. W końcu wyszedłem. Może zmień moją rzecz, pomóż mi, bo ja nie potrafię. Płakałem to z moim ustą, z płaczem. Paweł, zmiłuj mnie, jest mój brat. Nie wiem. Cały mokry. Nie wiem, czy on wezwał go. Zgłosiłem się, wsiąłem się, wróciłem na miejsce. Ale coś takiego się stało, że w moim wnętrzu coś takiego, jakaś taka nadzieja, jakiś taki pokój zaistniał. Co czyni w moim życiu i co czyni nadal. I chcę mówić.